passion flowing right on through your veins. And it's the feeling like you were so glad you came. And it's the moment you remember you're alive. It is the air you breathe, the element, the fire. It is a flower that you took the time to smell. It is a power that you know you got it well. It is a fear inside that you can overcome. This is the orchestra, the rhythm and the drum. Przerysław Szut. Dzisiaj dowiecie się Państwo, co czeka Państwa w sobotę podczas El Clasico 5. Chłopaki, opowiedzcie coś o infrastrukturze, co zmieniło się na boisku od zeszłego roku. Może Piotrek? Myślę, że najważniejszą tutaj naszą inwestycją był parking, który powstał tam. Może Pan kamerzysta tam zobaczy. Co więcej, co czeka jeszcze gości, którzy zaszczycą nas swoją obecność w sobotę? Jak widać tutaj za nami, powstała jeszcze ścianka przy wiacie. Teraz podzielimy się z Państwem informacją z ostatniej chwili. Po pierwsze, z funkcji selekcjonera mojego czysta został zwolniony Michał Wilczek. Zdemisjonowany, ponieważ to, co interesuje graczy mojego czysta, to jest tylko i wyłącznie zwycięstwo. Taki stawiamy sobie cel na ten mecz, kolejny, i nie mogliśmy postąpić inaczej, jak po prostu odwołać go z tej funkcji. Mamy przyjął to godnie. Tak, oczywiście, i z tego co słyszałem, w kuluarach dostał propozycję od zespołu Dużego Cisca, ale niestety więcej nie wiemy, czy przyjął propozycję, czy nie, okaże się w sobotę. Może zobaczymy go przy innym boczu. Nowym menadżerem mojego Cisca został pan Marian Petrasow. A teraz dla rozluźnienia nastroju, bo panowie, teraz przed kamerami można robić wszystko. Selekcjoner kadry naszych zachodnich sąsiadów pokazał właśnie podczas meczu z Ukrainą, że można zrobić po prostu wszystko. Więc teraz przeniesiemy się do Katowic, gdzie z materiałem czeka na nas nasza reporterka pani Agata Olszewska. Zgromadzonych pod wiatą. Dzisiaj znajdujemy się przed rektoratem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i przeprowadzimy krótką ankietę wśród mieszkańców Katowic, jak zamierzają spędzić czas 18 czerwca. Tutaj widzimy jednego pana, może podejdziemy do niego, zobaczymy, co nam powie. Jakie ma plany? Dzień dobry panu, czy możemy zająć chwilkę? Ależ oczywiście. Przeprowadzamy ankietę na temat, jak mieszkańcy Katowic, co mieszkańcy Katowic będą robić 18 czerwca. Ma pan jakiś pomysł na ten czas? Oczywiście, że mam. Tak? No proszę nam przybliżyć. 18 czerwca, tylko wiata, Clasico 5. To jest, to się nazywa życie. A co tam pan będzie robił? Dokładnie, szczegóły. Będę gościł pod wiatą.
i ogląda wspaniałe widowisko. Proszę, to jest prawdziwy kibic. A więc podsumowując, mieszkańcy Katowic, słowa El Clasico i Wiatki dotarła tutaj, na Śląsk. Więc wszyscy spotkajmy się 18 czerwca pod Wiatą. Pozdrawiam! Halo, halo, witam, tu znowu jesteśmy w Katowicach. Pozdrawiam wszystkich w studiu pod Wiatką. Jesteśmy pod Słodkiem i nadal prowadzimy naszą ankietę na temat, co ludzie będą robić 18 czerwca w wolnym czasie. To może znowu zapytamy kolejnego pana. Dzień dobry. Dzień dobry. Prowadzimy ankietę na temat, co ludzie będą, jak ludzie spędzają wolny czas 18 czerwca. Czy ma pan jakieś plany? Tylko jedno. Jakie? EC5. EC5, a co panu, o co chodzi w tym skrócie? El Clasico 5. Jak pan wynik obstawia? Kto wygra? Całe życie mały Cisiec. Tylko Legia. Witamy Państwa ponownie. Wróciliśmy już z Katowic. Teraz porozmawiamy o tym, co czeka kibiców w sobotę. Myślę, że najważniejszą częścią tego w ogóle wydarzenia jest mecz, dla którego warto przyjść, myślę. I serdecznie zapraszamy Was na to. Pracowaliśmy nad organizacją od 3 miesięcy. Zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy, żeby byli Państwo zadowoleni, żeby bawili się Państwo tak samo jak w tamtym roku, albo jeszcze lepiej. Trzeba też dodać, że o 14 odbędzie się już drugi mecz edycji El Clasico U15, w którym udział wezmą dzieci z rocznika 2001 i młodsze. Przypominamy, że nadal tutaj pod Wiatą można odbierać zgody, które wręczacie potem rodzicom, podpisują zgodę na uczestnictwo w tym meczu. Mecz zacznie się o 14. Poprowadzi. Kto go poprowadzi? Paweł Wawrzyk, tak? Paweł Wawrzyk. Chyba tak. Pseudonim Kapustka. Tak? Kapi. No, namówiliście mnie. Mówiliście mnie, Kapi, przyłóż się. Myślę, że to odpowiedzialna osoba i poradzi sobie przyłóż z takim wyzwaniem. Przyłóż się, na pewno zaopiekuje się. Nasz absolwent. No. Tak, nasz absolwent. Na pewno zaopiekuje się dziećmi, uczestnikami tego meczu i mamy nadzieję, że nie będzie żadnych kontuzji, żadnych przykrych zajść. Serdecznie zachęcamy i zapraszamy do udziału wszystkie dzieci. Co dalej? Te mecze nie tworzą tylko zawodnicy, nie tworzy sędzia, ale tworzy to cała otoczka. Wy wszyscy, którzy tutaj przyjdziecie, mam nadzieję, że zrobicie duży hałas i po prostu każdy przyjdzie na pomarańczowo, tak? Tak jak się, Sławku, umawialiśmy. Tak. Dla nas osobiście kolor pomarańczowy jest ważny. On tutaj jakby... Było zawsze tej mentalności, no, ze względu na to, tak jak pisałem przy zapowiedzi wydarzenia. No, lata 86-2002 nie obfitowały w zwycięstwa. I sukcesy reprezentacji Polski, ale... Właśnie, czasy się zmieniają, bo za chwilę, za niespełna godzinę, na Sandyni w Paryżu nasza reprezentacja po pierwszym zwycięstwie na Euro mierzy się z Niemcami. Spieszymy się troszeczkę, także musimy to jakoś streścić, żeby oczywiście Państwa nie zanudzać. Już szybciutko przenosimy się do Krakowa, tak? Tak. Gdzie jest Ola Szczotka? In the eyes of a ranger, the unsuspecting stranger had better know the truth of wrong from right. 'Cause the eyes of the ranger are upon you. Any wrong you do, he's gonna see. When you're in Texas, look behind you, 'cause that's where the ranger's gonna be. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Znajdujemy się na rynku głównym w Krakowie, gdzie przeprowadzimy krótką sondę na temat planów krakowian na czerwiec.
Tutaj pierwszą osobę już widzę. Dzień dobry, mogę mieć pytanie? Tak, jak najbardziej. Czy zamierza Pani śledzić Mistrzostwa Europy w piłce nożnej, które będą się odbywały od 10 czerwca we Francji? O, niestety nie interesują mnie rozgrywki międzynarodowe. Całe swoje serce jestem drużyną małego Cista. Dlatego 18 czerwca wybieramy się na El Clasico 5. I jeszcze jedno krótkie pytanie. Kto wygra? Oczywiście, mały Cisiec. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Witamy Państwa po krótkiej przerwie. Wróciliśmy z Krakowa. Chcieliśmy też jeszcze troszkę nadmienić, co Was czeka po tych dwóch meczach, bo to jest jakby te dwa mecze były częścią dla nas, tam my się jakby udzielamy, a po tych meczach Przemek opowie Wam dokładnie, co wydarzy się tutaj pod Wiatą, na piasku, w parkiecie. Po tych meczach, zaraz po nich, łączymy się tutaj wszyscy pod Wiatą. Będzie losowanie nagród, losowanie numerków. Między innymi karnety na siłownię. Między innymi karnety, trzy karnety na siłownię. Zaproszenia do pizzerii La Sopressa. Zaproszeń tych jeszcze mamy chyba dwa. Tak. Buty sportowe na Orlik. Podsumowaniem tego dnia będzie oczywiście tutaj wspólna impreza, wspólna zabawa, gdzie cała nasza tutaj, można powiedzieć, mała społeczność, małego Cista i nieliczni zgromadzą się tutaj na imprezie. Mam nadzieję, że do białego rana. Zapraszamy Was na to serdecznie, bo wiele pracy tutaj włożyliśmy w to wszystko. Przede wszystkim czasu i pracy, mimo natłoku obowiązków, czy to zawodowych, prywatnych. Tak. I chcemy po prostu... Chcemy Wam umilić czas. Chcemy odpocząć razem z Wami aktywnie podczas zabawy na parkiecie z piasku, co prawda. Ale polecamy szczególnie grochówkę. Kiełbasę z glina, skrzydełka. Napoje wyskokowe. Bezalkoholowe. Oczywiście bezalkoholowe, bo... Oczywiście. Oczywiście, że tak. Przecież oglądamy, panowie. Może coś wspominałem. O 22.00 pokaz fajerwerków. Tutaj przygotowany przez naszego kolegę Przemka, który jest za to odpowiedzialny od, można powiedzieć, od pierwszego klasiku. I najlepsza muzyka do rana. Najlepsza muzyka do rana. Coś dla każdego, prawda? Coś dla każdego, a ciekaw jestem, jak i co Klasiko mówią w Wrocławiu. Przenieśmy się do Wrocławia, gdzie jest nasza reporterka Maja Wielkowska. Job's a joke, you broke. Your love lies to your way. It's like you're always stuck in second gear. When it hasn't been your day, your week, your month, or even your year. But I'll be there for you. Pytanko jest takie, co będziecie robiły 18 czerwca, piękny słoneczny dzień, sobota.
Wchodzimy do Ciśca. Mały Ciśiec. Mały Ciśiec. A co tam będzie takiego? Jest jakaś impreza sportowa El Clasico. El Clasico, naprawdę też tam będziecie? Dobra, a słuchajcie, poczekajcie, bo 15 czerwca, ile dobrze wiem, zaczyna się sesja, egzaminy. Jak tam wiesz, że chodzimy na studia? Gdzieś was widziałam, wiecie? Tak. Przemknęłyście mi. Nie, to nam w ogóle nie przeszkadza. Nie przeszkadza wam? Nie, nie. Już się nastawiłyśmy, że można wyleczyć. Wyśmiemy ten termin, dokładnie. Nie ma rozwina na drugi. Specjalnie wszystko dlatego, żeby przyjechać, no oczywiście. No, taka impreza, nie można nas ominąć. Całe życie małe dzieci. Dobra, dziękuję wam bardzo. I jak widzicie, nawet we Wrocławiu wiedzą, co robić 18 czerwca. Także zapraszamy na mały dzisiec i oddajemy głos do studia. Pozdrawiamy! Na koniec jeszcze mamy dla was jedną nierozwiązaną zagadkę, otóż powołania. Dostaliśmy niedawno maila od naszego selekcjonera, który niestety bardzo przepraszał i nie mógł z nami być. Przypomnij, kto jest nowym selekcjonerem. Czekaj, bo tak wąchałem palce i tak trochę... teraz jest trochę nieodpowiedni czas, żeby robić takie rzeczy. Śmierdzące pytanie ci zadałem. Menadżerem będzie pan Marian Pietrasina. O, i lista powołanych. Proszę, Przemku. Piotr Motyka. Sławomir Motyka. O, jest. Przemysław Szczotka, Maciej Wojtyła, Paweł Kapiwaluś, Grzegorz Bobrowski, Mariusz Wojtyła, Jakub Olberek, Mateusz Olberek, Michał Bednarz, Hubert Puda i Szczepan Worek. 12 zawodników, myślę, że pierwszą szóstkę wybierzemy wspólnie, to oczywiście po konsultacjach. Może menadżerem? Myślę, że nasz menadżer dobierze odpowiedni skład i odpowiednią taktykę. Nakreśli to chłopakom. A jak myślicie? Naszej szatni pod wiatą. A wiecie coś o ekipie gości? Jakim składem przyjadą? Ja szczerze mówiąc też nic nie wiem. Z obozu gości dochodzą tylko wahania i jakieś dziwne nastroje. Przyjadą? Mam nadzieję, że przyjadą. Chcielibyśmy jeszcze pozdrowić Artura Kitkę. No dokładnie. Z nami nie zagra. Niestety, ciężkie niestety kontuzja. Uniemożliwia mu wzięcie udziału w meczu. Ubolewamy nad tym, pozdrawiamy, życzymy zdrowia Artur. Artur tutaj oczywiście będzie z nami, trzymał za nas kciuki. Na następne El Clasico nie martw się, wystąpisz. Każdy za to trzyma kciuki i wierzy. Panowie, powiedzmy coś jeszcze o meczu. Jakie nastroje? Jak się czujecie? Jak się nastawiacie przed meczem? Zmotywowani, oczywiście. Ostatnio byliśmy troszkę za bardzo zmotywowani. Skład węgla i papy. Ale skład był taki, jaki był. Obrona Częstochowy, pomoc drogowa i atak serca. Ja bardzo ubolewam nad tym, że nie mogłem właśnie wam pomóc, ale dzięki temu Maksymilian ci się zgrał okręgówce. Ale w tym roku postaram się i dołożę całego siebie, żeby po prostu wyjść na boisko zwycięzcami i zejść jako zwycięzcy, po prostu. My wygraliśmy już ten mecz wcześniej. Dzisiaj Polska gra z Niemcami. Jaki wynik obstawiacie? 2-1 dla Polaków. Ja myślę, że 3-0 dla Polaków. 2-0. Bardzo optymistycznie. Midik i powiedzmy Pidania. Michał Pazda. No 2-0, wychodzimy z grupy. Trafiamy na Szwajcarię? No na kogoś z grupy F. Jest tam Albania, Francja, Szwajcaria. Myślę, że z każdym rywalem damy sobie radę. Ja wierzę w naszą reprezentację tak samo głęboko, jak wierzę w naszą reprezentację małego Ciśca. Może na sam koniec chcielibyśmy jeszcze was zaprosić. Tak. Oficjalnie. Jako organizatorzy tego widowiska. Serdecznie was wszystkich zapraszamy. O godzinie 14:00 bądźcie z nami, dołączcie do nas, będziemy się miejmy nadzieję znakomicie bawić, dopisze pogoda. Wszystko jest już praktycznie zapięte na ostatni guzik. Pozostaje tylko El Clasico 5. Ze studia pod wiatą żegnają państwa Przemysław Szczotka, Piotr Motyka, Sławek Motyka i zapraszamy państwa do Chicago, gdzie dotarło wieści o naszej imprezie. Całe życie majecie się. Do zobaczenia. Dobrej nocy.
co i co tu tam. Nice to meet you. What are you doing on June 18th? I'm actually going to Poland for El Clasico 5. And where in Poland is this? Mały Cheechins. And who do you think is going to win? Of course, Mały Cheechins. Okay, thank you.